dzisiejsza sprawa, no jestem zadowolony z wypowiedzi pani prokurator, która no, obszernie akt oskarżenia umotywowała i uważam, że ten do wyroku też bym się przychylił, który powiedziała. A stanowisko obrony? Znaczy takie było troszeczkę niespójne, no bo obyczajów to tam żadnych nie było, że to co wspomniał pan obrońca, że złe obyczaje zachowywał funkcjonariusz, tam obyczaje w ogóle nie funkcjonowały w tamtych czasach. Ale gdyby sąd się do tego wyroku przychylił, żona prokuratora, to będzie pan zadowolony? Tak. Strasznie go męczono, Ciechanowie śledczy, tak się znęcał nad nim, bił go, pistoletą przystawiał, mówi, że cię zabije, jak się nie przyznał, że z rojem miałeś do czynienia, że wyroń miałeś. On w ogóle nie wiedział że o takich rzeczach, a on tak wmuszał go, żeby przyznał się do tego. No okropnie, ja już nie mogę wspominać. Jak to się odbiło na mężu? Na zdrowiu. Zmarł wcześniej, wrócił, to w ogóle nic nie miało, już wszystko zniszczone było. Poborcy przychodzili, zabierali go. Miał 18 hektarów. Wyzywany był przez kłak, że ludzi zajmował obcych, że różne rzeczy wygadywał. Tutaj wspomniano, że mąż budził się z krzykiem w nocy. A tak, budził się i krzyczał, że biją mnie, tak krzyczał. Pani też to chyba przeżywa? Okropnie. Ja teraz to nawet w ogóle na te same wspomnienie, to już mam dosyć, to po tylu latach. Wysłuchała pani mowy obrońcy i mowy prokurator z IPN. No i prokurator to prawdę szczerą powiedział, jak mówił, a obrońca tą kropkę broni tak jak mówił.